Siemanko, siemanko, po raz kolejny witam Was na MMA Skills. W dzisiejszym odcinku omówimy to, jak najlepiej walczyć z wyższym przeciwnikiem. Zaczynamy! Ponieważ nie mamy nikogo wyższego ode mnie, także posłużymy się workiem. Damian plus worek równa się ktoś wyższy ode mnie. Na szczęście tutaj ja będę wykonywał techniki, także tutaj wystarczy osoba po prostu, która będzie nieco wyższa, żeby Wam zobrazować, na czym polega walka z wyższym przeciwnikiem. Największym naszym problemem w walce z wyższym przeciwnikiem będzie przełamanie dystansu. Wiadomo, kiedy znajdujemy się w dystansie, jego dłuższe ręce spowodują to, że no wcześniej jego pięść spotka się z moim nosem niż moja z jego. Dlatego musimy przełamać ten dystans. Będziemy mieli świadomość tego, że wyższa osoba dużo będzie pracować właśnie na ciosach prostych, będzie bazować na jakichś tam front kickach, na trzymaniu tego dystansu. My jako mniejsi musimy się postarać, aby ten dystans przełamać. Jeszcze słowem wprowadzenia. I kiedy walczymy z wyższą osobą, musimy być tą osobą, która jest bardziej ruchliwa na nogach. Musimy cały czas być w ruchu, żeby nie być statycznym celem, bo inaczej będzie nas cały czas punktował tym lewym, prawym, prostym frontkickami. Kolejną rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, że chcemy zamknąć naszego przeciwnika na siatce. Musimy tak kierować nasze ataki, wywoływać je w tych odpowiednich momentach, kiedy nasz przeciwnik nie będzie miał gdzie uciec. Zostanie zamknięty i ten dystans dzięki temu zostanie przełamany. Jeżeli my będziemy atakować, nasz przeciwnik będzie odskakiwał, to ten dystans cały czas będzie zachowany. Lecz jeżeli jest siatka, a on już nie ma gdzie się wycofać, my wtedy zaatakujemy, to dystans zostaje zniwelowany, no i wtedy mamy swoją szansę. Najczęstszym ciosem zadawanym przez wyższego przeciwnika będzie lewy prosty. Dlatego musimy się postarać zrobić unik przed tym lewym prostym. Kiedy leci lewa ręka, najlepiej zrobić ten unik w stronę na zewnątrz. Czyli staramy się zejść tutaj, nisko na tej nodze, ale stabilnie. Bardzo ważne, żeby ten krok nie był jakiś wielki w bok, ponieważ my wtedy ten dystans tak naprawdę jeszcze wydłużymy, a my go chcemy zniwelować, chcemy go przełamać. Dlatego schodzimy jak najbliżej ręki, oczywiście nie na tyle, żeby nas trafiła, w tą stronę i atakujemy teraz prawą ręką z lewą nogą do przodu. Czyli dzięki temu jestem już w pół dystansie i mogę zadawać ciosy. Mój przeciwnik ma dłuższe ręce, dlatego mu w pół dystansie będzie bardzo niewygodnie walczyć. Ja kiedy dojdę tutaj, czy to będzie prawy sierpowy, jeżeli przełamię bardzo mocno ten dystans, jeżeli nie, no to będzie ten taki prawy, bardziej obkrężny. Znajduję się już blisko i tutaj już mogę kontynuować, czy to będą ciosy na tłów, które też musimy używać przy wyższym przeciwniku, szczególnie szukając wątroby, czy to będą jakieś ciosy na twarz, to już tak naprawdę od nas zależy, jak bardzo rozwiniemy tą kombinację. Ważne, żeby przełamać ten dystans, a ten dystans przełamujemy poprzez zejście i przepuszczenie tego lewego prostego. Jeżeli mamy lewy prosty na nosie, to nasza głowa powinna zejść na tyle, że jego rękawica delikatnie muska nasze ucho. Oczywiście ręce dalej są wysoko. Przełamujemy dystans. Jeszcze raz. Prawa ręka, lewa noga. Wchodzimy tutaj. I z tej akcji już od nas zależy, iloma ciosami, jakimi ciosami, jaką kombinacją będziemy kontynuować. Oczywiście może to być kombinacja tylko prawy i gdzieś lewy na tłów, potem odskoki i znowu kolejna akcja. Ale jeżeli już przełamaliśmy ten dystans i wchodzimy w naszego przeciwnika, to ja proponuję, żeby ta akcja była bardziej rozbudowana. Najtrudniejsza rzecz za nami. Przełamaliśmy dystans, teraz czas na zadawanie ciosów. Także ja proponuję po tym prawym uderzyć znowu lewy gdzieś na tłów. Można powtórzyć tego prawego jak najbardziej na górę. Hop, hop. I póki partner nie odskoczy, bo to pamiętajcie, on będzie starał się znowu zrobić dystans, czyli on będzie szedł do tyłu. Póki go mamy w zasięgu dłoni, to zadawajcie ciosy. Technika numer dwa. Bardzo ważne jest to, co mówiłem na początku, czyli my musimy być tym zawodnikiem, który jest ciągle w ruchu. Lecz kiedy ja będę podchodził, załóżmy lewym, to partner właśnie prawdopodobnie się będzie wycofywał i będzie wypuszczał tego lewego, gdzie ja, jeżeli będę kontynuował, no to prawdopodobnie tego lewego gdzieś tam zainkasuje. Dlatego muszę jak najszybciej przełamać ten dystans i żeby przełamać ten dystans, bardzo fajna jest taka sztuczka, kiedy to kładziemy lewą nogę na chwilę, dosłownie na chwilę, nie możemy tak stać dłużej, bo to partner zauważy blisko naszej
nogi i wtedy dzięki temu potrafimy wyskoczyć dużo dalej do przodu i jakoś starać się przełamać ten dystans, niż jeżeli zrobimy to zwykłym krokiem, tak? Jeżeli robię zwykłym krokiem, moja lewa noga wędruje tutaj przed worek, ale jeżeli tak, no i to dość dużo, pół metra przed workiem, jeżeli podsunę tą nogę prawą, tylną, blisko mojej lewej nogi, wtedy ja już potrafię dojść ciosem dużo, dużo dalej i już prawdopodobnie będę w stanie znowu przełamać ten dystans. I to, co było w technice pierwszej, jeżeli już dojdzie pierwszy cios, staramy się kontynuować tą akcję rękami jak najdłużej, póki mamy ten pół dystans, póki jesteśmy blisko naszego przeciwnika, póki nasze ciosy dochodzą do jego ciała bądź głowy. Czyli chodzimy, chodzimy, nie dajemy się trafiać tym lewym. W pewnym momencie stawiamy tą nogę blisko i dzięki temu ja jestem w stanie skoczyć w mojego przeciwnika. Jeżeli będę stąd, no to jest jednak dalej za daleki dystans, aby do niego dojść. Czyli chodzimy, chodzimy, ta noga wędruje do tej. Mój tułów nie może się przesunąć do przodu, bo ja wtedy mu zasygnalizuję, że będę go atakował. Więc jesteśmy wycofani na tej nodze, hop. Hop, skakujemy. Bang. Kolejną bardzo dobrą bronią w walce z wyższym przeciwnikiem są kopnięcia. Jak łatwo się domyślić, nie chodzi mi o kopnięcia wysokie, lecz o kopnięcia niskie. Jeżeli przeciwnik jest wyższy, to jego kolano też pewnie jest nieco wyżej, a więc ta powierzchnia, którą chcemy kopać, chcemy atakować, w tym przypadku będzie to łydka, jest większa. Więc to ułatwia nam zadanie. Pamiętamy, że możemy kopać zarówno zewnętrzną nogą, bądź wewnętrzną i dzięki temu, że będziemy obkopywać nogę, nasz partner stanie się nieco bardziej statyczny i będzie gorzej operował tą lewą ręką, tak? Ponieważ on zawsze musi tą lewą nogą również dochodzić, żeby nas trafiać. Dzięki temu, że wyłączymy mu tą nogę po którymś tam kopnięciu, no prawdopodobnie może też zmieni pozycję na Majkuta, może mają nieopanowaną, może dzięki temu będzie nam dużo, dużo łatwiej właśnie wejść w pół dystans bądź w clinch. I ostatnia akcja. Tym wyższy przeciwnik, tym łatwiej wejść mu w nogi. Jeżeli mamy swojego przeciwnika i skaczemy, cały czas operujemy tutaj na nodze, to w pewnym momencie, kiedy nieco skracamy dystans i on wypuszcza tego stopującego lewego prostego, bardzo fajnie jest zejść pod tym lewym bądź prawym i wejść w nogi. Ważne jest to, że tym wyższy przeciwnik, tym mniej musimy się schylać. Gdybyśmy mieli bardzo niskiego przeciwnika, to jeżeli chcemy go obalić przez wejście w nogi, musielibyśmy zejść bardzo nisko. Tutaj wystarczy, że delikatnie zejdziemy na nogach, już jego ciosy lecą nad moją głową i ja dzięki temu, że idę mocno do przodu, skracam dystans. Teraz już w zależności od tego, co lubię robić, czy idę do jednej nogi, do dwóch, do klinczu, to już nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby dynamicznie zejść nieco na nogach i pójść mocno do przodu. Wtedy dystans zostanie skrócony, będziemy mieli klincz i prawdopodobnie obalimy naszego przeciwnika. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o komentarzach, pamiętajcie o subach, dzwoneczka, bo to bardzo nam pomaga. Zapraszamy Was na grupę na Facebooku MMA Skills. Dziękuję Ci wysoki Damianie. Lecimy!